Cześć, z tej strony Marek. Dzisiaj opowiem Wam o grze Duna Imperium Powstanie, którą dostałem od Lucky Duck Games, za co bardzo dziękuję. Duna Imperium Powstanie jest właściwie kontynuacją, można powiedzieć, gry Duna Imperium, która wyszła 3 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, w Polsce w każdym razie. I to jest gra euro, taka gra troszeczkę strategiczna, gra euro, gra, w której też będziemy tworzyć i zarządzać swoją talią kart, czy mamy i euro, taki worker placement, gdzie wysyłamy agentów na różne pola planszy, odpalając akcje. Mamy też elementy tutaj deck buildingu, gdzie zaczynamy ze startowymi kartami, a w miarę rozwoju gry będziemy nowe karty pozyskiwać. No i gra bazuje na wydarzeniach i na bohaterach z drugiej części filmu kinowego, który w tym roku miał premierę. No i stąd też wyszła ta gra, bo pierwsza część Dune Imperium wyszła w okolicach pierwszej części filmu, druga część Dune Imperium powstanie w okolicy drugiej. Ta gra nie do końca jest jakby po prostu nową wersją, tak całkiem tego, co już było wcześniej, dlatego że Dune Imperium no, wyszła 3 lata temu, w Polsce wyszły do niej dwa dodatki. Tutaj mamy dużą część mechanik podobnych, ale mamy też trochę nowości, o których powiem Wam, kiedy będę pokazywał grę już rozłożoną na stole do rozgrywki. Można grać tą grę od 1 do 4 graczy normalnie i jeszcze można grać 6 osób. To jest wariant drużynowy, po prostu już w środku w pudełku, o którym w tym filmie za dużo Wam nie powiem, bo nie planuję grać 6 osób, ale można wtedy grać się jakoś na dwie drużyny i grają sobie wspólnie. No i to tyle. Opowiem Wam teraz pokrótce, jak się w tą grę mniej więcej gra. Chciałbym, żeby ten film był też przydatny dla osób, które nigdy nie grały w Dune Imperium, więc ja nie będę tylko się skupiał na różnicach między poprzednią Dune Imperium a tą nową edycją, ale chciałbym po prostu powiedzieć, jak się w tą grę gra, żebyście zobaczyli, o co w tym chodzi, a potem powiem Wam, co sądzę na temat tej starej, ale też i nowej jednocześnie gry. Tak wygląda gra podczas rozgrywki solo, ale rozgrywka solo jest tak naprawdę grą trzyosobową. Nie jest to sam początek rozgrywki, tylko jesteśmy w trakcie, żeby było troszeczkę ciekawiej i żeby więcej rzeczy mógł Wam pokazać. Ja opowiem troszeczkę o Dunie Imperium, o powstanie, o takich podstawach tej gry, bo nie wiem, czy każda osoba, która ogląda ten film, grała właśnie w pierwszą Dunę Imperium, więc dla tych osób, które nigdy tej gry nie widziały i nie wiedzą kompletnie, czym ona jest, no to troszeczkę opowiem, o co w tej grze, jakby co tutaj się dzieje, ale też oczywiście gdzieś tam w międzyczasie będę wspominał o tych nowych rzeczach, które się tu pojawiły, no bo Duna Imperium powstanie to nie jest tylko po prostu nowa, nie wiem, edycja, nowe grafiki tego, co już było dokładnie, tylko mamy tu jednak troszeczkę więcej mechanik. Więc Dune Imperium powstanie jest grą z jednej strony taką, powiedzmy, Euro Worker Placement, gdzie mamy trzy zasoby, mamy wodę, mamy przyprawę i mamy solarisy. Wygląda to wszystko, już Wam pokażę, w ten sposób. Niebieskie woda, pomarańczowe przyprawa i szare to są solarisy. I my będziemy tymi trzema zasobami tutaj obracać, po to, żeby wykonywać różne akcje, no i realizować cel gry. Więc z jednej strony mamy grę euro, w której zarządzamy sobie tymi zasobami. Mamy naszych agentów, którzy wyglądają w ten sposób. I ci agenci to są tak naprawdę no, workerzy, pracownicy, których będziemy wysyłać na planszę, na te różne, te prostokątne to są pola akcji, więc wysyłając tam naszego agenta, będziemy po prostu robić tą akcję, która jest tutaj pokazana. Z drugiej strony jest to gra deck buildingowa, czyli gra, w której będziemy tworzyć sobie naszą talię. Rozgrywkę zaczynamy z talią startową. No tu mamy troszeczkę więcej kart. Karty startowe mają taki symbol. I na początku wszyscy gracze mają 10 kart startowych, takich samych, z którymi zaczynają grę. Na początku każdej rundy dociągamy sobie 5 takich kart i te karty będziemy zagrywać właśnie też między innymi po to, żeby wykonywać różne akcje. Za karty będziemy też kupować inne karty, ale o tym powiem za chwilkę. Ale mamy też zawsze tutaj taką na stole wystawkę kart, gdzie mamy dwa takie stosy kart, które są zawsze na stole, czyli przyprawa musi płynąć i przygotuj metodę. Tych kart jest po prostu więcej. A pięć pozostałych kart, które znajdują się na stole, jest zawsze dociąganych z takiej grubej talii kart. I my te karty na końcu każdej rundy będziemy mogli kupować, pozyskiwać i będziemy je sobie dokładać do tej naszej startowej talii. Oczywiście są też karty, które pozwalają nam, czy efekty, usunąć jakieś karty z naszej talii, więc ta talia nasza startowa będzie się z czasem zmieniać. Będą tu dochodziły jakieś karty, będziemy odrzucać jakieś karty. Nie będziemy tą talię sobie dopasowywać do naszej strategii, do tego, co chcemy osiągnąć. Więc mamy z jednej strony grę euro, taką worker placementową, wysyłamy pracowników, zdobywamy zasoby, wydajemy zasoby, żeby zrobić jakieś akcje, a z drugiej strony mamy deck building, bo sobie rozwijamy tutaj naszą talię. W grze, żeby wygrać, trzeba zdobyć 10 punktów zwycięstwa. Tutaj mamy taki tor. Wszyscy oczywiście zaczynamy na zero i wspinamy się do góry.
Punkty zwycięstwa zdobywamy za różne rzeczy w tej grze, czasem z jakichś kart, często z walki, dlatego że każda runda w tej grze kończy się walką, z jakichś kart intryg, różnych tam bonusów, które gdzieś tam się mogą pojawić. I pierwszy gracz, który zdobędzie 10 punktów na końcu rundy, wygrywa rozgrywkę. Gra może się też skończyć po prostu po 10 rundzie, dlatego że na początku gry przygotowujemy taką talię kart konfliktu. One mają pierwszy poziom, drugi, mają też trzeci i tych kart jest 10. Na początku każdej rundy odkrywamy taką kartę i taka karta pokazuje, o co będziemy się bić, o co nasze armie będą się bić na końcu danej rundy. To są nagrody za pierwsze, za drugie, za trzecie miejsce. Trzecie miejsce w grze trzyosobowej tak naprawdę nie jest wykorzystywane, tylko w grze czteroosobowej. I teraz tak, na początku losujemy kartę konfliktu, więc jest ona jawna, wszyscy gracze wiedzą, o co będą się bić. Na końcu jest bitwa, kartę odrzucamy i jeśli skończy się te 10 kart, no to wygrywa gracz, który ma najwięcej punktów. Jeśli nie, jeśli ktoś wcześniej zdobędzie 10 punktów, zanim ta talia się skończy, no to też grę wygrywa. W przypadku remisów porównujemy tam zasoby, przeprawy Solarisów i tak dalej. Każdy gracz zaczyna również ze swoją taką planszetką gracza. Te planszetki są asymetryczne i w pudełku jest 9, z tego co pamiętam. I każdy gracz, mimo że zaczyna z jakąś startową, znaczy z tą samą startową talią, no to każdy gracz ma jakąś taką swoją unikalną zdolność. To jest jakaś zdolność taka po prostu, która jest powiedzmy taką zdolnością pasywną w grze. Na przykład w przypadku Muad'Dib'a mamy, że dużo odkrywania, jeśli masz w konflikcie jednego albo więcej czerwi pustyni, no to dociągniemy taką specjalną kartę intryg. A tu jest taka zdolność, którą możemy odpalić, jeśli zagramy kartę sygnetu. Każdy gracz ma taką kartę sygnetu w swojej talii. Jeśli pojawi się ten symbol, to wtedy wykonujemy tą specjalną akcję naszego bohatera. Więc ta talia startowa, mimo że jest powiedzmy identyczna dla wszystkich graczy, no to symbol sygnetu u każdego gracza robi coś innego, no bo każdy gracz ma inną planszetkę. Na początku każdej rundy odkrywamy kartę konfliktu, dociągamy na rękę w naszej talii 5 kart i w kolejności graczy będziemy zagrywać kartę akcji i wysyłać na planszę naszych agentów. Na początku gry zaczynamy grę w ogóle, znaczy na początku gry. Grę zaczynamy z dwoma agentami, czyli dwoma takimi workerami, których możemy wysyłać na pola akcji. Jeśli zdobędziemy odpowiednią ilość solarisów, czyli pieniędzy, będziemy mogli zdobyć trzeciego agenta, no i wtedy będziemy już mogli wykonywać trzy akcje na rundę. Tych rund, pamiętajcie, nie jest za dużo, bo jest ich po prostu 10. Jak wygląda wykonywanie akcji w naszej turze? Na początku musimy zagrać kartę, jedną z kart, które mamy w ręce. Te karty mają kilka jakby takich ważnych elementów. W prawym górnym rogu jest koszt tej karty, jeśli już ją mamy, no to on jest nieważny, bo już tą kartę po prostu pozyskaliśmy. Z lewej strony mamy pokazane pola, na które będziemy mogli wysłać naszego agenta, jeśli tą kartę zagramy. Bo agentów wysyłamy na różne pola, ale te pola są podzielone na różne takie strefy. Tu mamy różne takie gildie, które się w grze znajdują. Tutaj mamy Radę Lanceradu, część pustynną, więc tu te wszystkie pola akcji mają ikonki. Na przykład tutaj mamy niebieskie kółko, trójkąt, zielony wielokąt i w zależności od tego, jaką kartę zagramy, a tutaj jeszcze mamy takie symbole, które symbolizują te cztery frakcje na torach, w których będziemy się wspinać. I w zależności od tego, jaką kartę zagramy, na takie pole będziemy mogli wysłać naszego agenta. Czyli nie możemy wysłać naszego workera, naszego pracownika, gdzie chcemy. Musimy mieć po prostu w ręce kartę z takim symbolem. Ja na przykład w tym momencie nie mam ani jednej karty z tym zielonym symbolem, czyli żadnej z kart, które mam w tym momencie w ręce, nie mógłbym wysłać mojego agenta tutaj. Więc te ikony pokazują, na jakie pole będziemy mogli wysłać naszego agenta. To pole mówi, jaki bonus dostaniemy, jeśli właśnie zagramy tą kartę do poruszenia się naszego agenta. Niektóre karty nie mają po prostu nic, niektóre mają jakieś tam efekty. Tu na przykład dobrałbym kartę. Ta karta mówi, że jeśli jestem w sojuszu z Ben Gesserit, to wtedy coś tam się wydarzy. Żeby być w sojuszu, musiałbym się tu na tym torze tej konkretnej frakcji spiąć do góry. Więc zagrywamy sobie taką kartę. Zagrywamy kartę, wysyłamy naszego workera, naszego agenta na pole z ikonką, jak na tej karcie, którą zagraliśmy i wykonujemy tą akcję. Ikonek tu jest dużo różnych. Będziemy zdobywać, tak jak mówię, będziemy zdobywać te trzy różne zasoby. Takie kwadraciki na przykład symbolizują wojsko. To wojsko, jeśli będziemy je pozyskiwać, będziemy dodawać albo na pole walki, albo do naszych garnizonów. Każdy gracz ma tutaj takie
to jest część bitwy, którą będziemy rozpatrywać na końcu rundy. I te koła, tutaj cztery, to są garnizony. Na przykład ja mam tutaj dwie armie, powiedzmy, w moim garnizonie. A to jest ta część bitwy i te armie, które są w tej części, będą się biły. Te to są takie moje posiłki, które też wykonują tę odpowiednią akcję. Mogę przerzucić na pole bitwy. I zagrywam kartę, wysyłam agenta, robię to, co piszę, dobieram karty, dobieram wojsko, sprzedaję na przykład przyprawę za pieniądze, dostaję karty, pozyskuję jakiegoś agenta. Te wszystkie pola z lewej strony tych czterech frakcji pozwalają mi się na tych polach frakcji wspinać. Jeśli jestem na drugim torze, na każdym z tych torów, jeśli jestem na drugim, dostałbym się na drugie pole od dołu, dostaję punkt zwycięstwa. Jeśli dostałbym się na czwarte pole jako pierwszy, dostaję taki znacznik sojuszu i dostaję kolejny punkt zwycięstwa, ale jeśli gracz jakiś mnie by przegonił na tym torze, wtedy mi odbierze ten znacznik sojuszu. Więc jakby tak jak mówię, punkty zwycięstwa zdobywamy z walki, ale zdobywamy też z tych torów, zdobywamy z kart, no i kto to będzie 10, wygrywa grę. Więc zagrywam kartę, wysyłam agenta, powiedzmy, że zagrałbym tą kartę, wysyłam agenta, potem zagrywam tą kartę, wysyłam gdzieś tam znowu mojego agenta i kiedy kolejka znowu do mnie wróci, a ja nie mam moich agentów, w tym momencie kończę moją turę. I na końcu jakby mojej tury, czy rundy bardziej, mogę kupować karty. Te karty, które mi zostały na ręce, no bo tak jak już mówiłem, zaczynamy rundę z pięcioma kartami, mamy dwóch agentów, czy tam trzech, więc ich gdzieś tam zagramy, żeby sobie poszli na jakieś pola akcji, ale jakieś karty na pewno na ręce nam zostaną. Te karty wtedy na końcu rundy odrzucamy i za dolne wartości na tych kartach będziemy mogli kupować karty. W tym momencie mam trzy, po prostu jakby wartość kart wynosi trzy te niebieskie symbole, czyli mógłbym kupić kartę lub karty za trzy kasy. Te karty, które są tu wyłożone, mają swój koszt w prawym górnym rogu, więc w ramach tych pieniędzy, które udało mi się jakby uzyskać z tych kart, które mi zostały na ręce, mogę dokupić sobie nowe karty. Jeśli mam dużo kasy, mógłbym dokupić tych kart więcej. Za każdym razem, kiedy jedną kartę kupuję, uzupełniam miejsce po tej karcie stali. Karty, które kupuję, odrzucam, odkładam na mój stos kart odrzuconych, więc kiedy kończy mi się talia dobierania i stos kart odrzuconych przetasuję, no to wtedy gdzieś tam te karty będę dociągał. Więc tak to wygląda. Zapomniałem powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, kiedy wysyłamy naszego agenta na pole tutaj, nie możemy wysłać agenta na pole, na którym jest już jakiś agent innego gracza, więc tak właściwie kto pierwszy zajmie dane pole, ten lepszy. Chyba że mamy szpiegów. Szpiedy to jest nowa rzecz, której nie było w tej pierwszej linii Imperium. Takie walce, jeśli mamy odpowiednią akcję, możemy takiego szpiega położyć na takich okrągłych polach, które są na planszy. I wtedy, jeśli mamy gdzieś szpiega, na przykład powiedzmy miałbym tu mojego szpiega i bardzo chciałbym położyć mojego agenta na tym polu, na którym już jest agent innego gracza, mogę zdjąć mojego szpiega i mogę dołożyć mojego agenta na to pole, mimo że jest tam już ktoś inny. Więc do tego służą szpiedzy. Szpiegów mogę też zdejmować z planszy i wtedy mogę dobrać jedną kartę dodatkową z mojej talii. Więc do tego służą szpiedzy. Kolejna nowa rzecz to są kontrakty KOAM, które są tutaj wyłożone. Zawsze mamy takie dwa. Tego też nie było w podstawce Dune Imperium w pierwszej Dune, bo tam te dodatki do Dune Imperium wprowadzały jakieś różne elementy, ale w podstawce tego nie było. Jeśli udam się na pole z takim symbolem jak tu lub tu, takim jak jest właśnie rewers tych kafelków, mogę któryś z tych kafelków pozyskać i te kafelki, jeśli spełnię to, co na nich jest wymagane, czasem muszę udać się na konkretne pole, czasem muszę na przykład kupić jakąś kartę, zapewnią mi jeszcze jakieś tam dodatkowe bonusy. Więc to jest też kolejna nowość. Kolejną nową rzeczą są czerwie. Czerwie możemy przekabacić na naszą stronę i czerwie mogą brać udział w konflikcie po naszej stronie. O ile najpierw zdobędziemy hak, musimy najpierw udać się do Siege Tabr, tam zdobyć ten hak. Jeśli mamy ten hak, możemy udać się na pole akcji, które ma symbol tego czerwia, czyli basen Haga albo głęboka pustynia i możemy takiego czerwia zdobyć. Zdobywamy czerwia, on udaje się tutaj do nas i będzie razem z nami walczył w konflikcie. Czerw dużo daje, bo po pierwsze daje 3 punkty siły, dlatego że każdy normalny, regularny żołnierz daje 2 punkty siły, czerw daje 3, ale czerwie też, jeśli czerw z nami walczył w konflikcie, podwaja nagrodę, którą moglibyśmy dostać. To też może być takim game changerem. Więc nowością są te czerwie, nowością są agenci.
Nowością są te kontrakty, które możemy realizować. I nowością jeszcze jedną, której też nie było we wcześniejszej Dunie, są te karty konfliktu. Dlatego, że te karty konfliktu, oprócz tego, że pokazują, co zdobywamy za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, mają tutaj taką ikonkę w prawym górnym rogu. Różne karty mają różne ikonki. Ikony są trzy różne. Widzicie tutaj takie trzy. Niebieska, zielona i żółta. I każdy gracz zaczyna też rozgrywkę z kartą taką celu. Ta karta celu dubluje jeden z tych symboli, które są na tych kartach konfliktu. Jeśli w którymkolwiek momencie gry mamy dwie karty z tym samym symbolem, czyli na przykład startową kartę celu i na przykład zdobyłbym w tym momencie tą kartę walki, czyli mam dwie karty z tym symbolem, mogę je zakryć i zdobywam punkt zwycięstwa. Czyli to jest kolejny sposób na zdobywanie punktu zwycięstwa, którego nie było we wcześniejszej Dunie Imperium, czyli zbieranie takich, można powiedzieć, setów, zestawów tych kart konfliktu z tymi samymi ikonkami. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, troszeczkę tak skaczę, przepraszam, to są karty intryg. Karty intryg też podczas gry możemy dobierać z różnych akcji i to są takie karty, które dają różne nam efekty. Czasem dają efekty po prostu, kiedy zagramy kartę, możemy zagrać kiedy chcemy i coś się dzieje. Te karty, które mają napis koniec gry, możemy na końcu gry odkryć i mogą dać nam dodatkowe punkty, a karty, które mają napis walka, możemy w czasie walki zagrać i mogą nam coś tam na przykład dodać dodatkową siłę i tak dalej. Czyli te brązowe po prostu zagrywamy kiedy chcemy, te zagrywamy na końcu gry, a te zagrywamy w czasie walki. Więc jest tutaj dużo, dużo rzeczy się dzieje, no dużo pulu akcji, dużo różnych kart. W każdym razie, na końcu tej rundy, kiedy już zagraliśmy naszych agentów, wszyscy gracze zagrali agentów, kupiliśmy karty z rynku, rozpatrujemy konflikt. Liczymy sobie siłę jednostek, nie tych, które są w garnizonach, tylko tych, które znajdują się na polu walki. Tak jak już mówiłem, zwykłe jednostki mają 2 punkty siły, czerwie mają 3 punkty siły. Z kart tych zagranych tutaj na końcu rundy możemy dostać też ikonki, takie właśnie o ikonki mieczy, one też nam dodają siłę. Możemy zagrać jakieś karty intryg, które też dadzą nam siłę. Liczymy sobie tą siłę. No i gracz, który ma tej siły najwięcej, no to zdobywa tam nagrodę za pierwsze miejsce, kolejny gracz za drugie. W przypadku gry czteroosobowej jeszcze rozpatrujemy trzecie miejsce. Tą kartę dostaje ten gracz, który wygrał konflikt i on może po prostu zbierać, no ma kolejną kartę z takim symbolem, jeśli ma dwie takie karty, no to po prostu to będzie punkt zwycięstwa. A wszystkie jednostki, które brały udział w konflikcie, czy wygrały, czy przegrały, są po prostu odrzucane. Czerwie wracają na pustynię, jednostki graczy to wracają po prostu, te nie z garnizonu, ale te z pola walki, wracają do zasobów graczy. I toczy się kolejna runda. Na końcu jeszcze całej rundy, jeśli na tych pustynnych obszarach nie było agentów, no to pojawia się przyprawa, ściągamy wszystkich agentów i rozpoczynamy nową rundę. Czyli dobieramy znowu 5 kart na rękę, wysyłamy swoich agentów i tak się gra toczy. Przez tak jak mówiłem, maksymalnie albo 10 rund, albo dopóki nie skończy się talia kart konfliktu. Jeśli chodzi o rozgrywkę solo, i właściwie rozgrywkę dwuosobową, Duna jest tak wymyślona, że właściwie muszą grać 3 osoby, powiedzmy, osoby w cudzysłowie. Jeśli gracie w 2 osoby, używacie bota, jeśli gracie solo, używacie 2 botów, no a jeśli gracie w 3 czy 4 osoby normalnie, no to nie używacie sobie tych botów. Więc nawet jeśli gracie w 2 osoby, musicie używać bota, aczkolwiek automa w tej grze jest bardzo prosta, bo cudza, ale bardzo fajnie działa. W tej części, to czego nie było gdzieś tam wcześniej, mamy różnych rywali, to są karty rywali. Wybieramy sobie takiego rywala i to jest nasz przeciwnik, czyli w grze dwuosobowej wybieracie jednego, w grze solo wybieracie 2 rywali. I ten rywal ma swoje jakieś preferencje do tych frakcji tutaj z boku. Czasami jak on ma gdzieś awansować, no to na której awansuje rozpatrywany jest tutaj. Ma unikalną swoją jakąś akcję sygnetu i ma jakiś tam bonus za wysłanie po prostu szpiegów na planszę. I teraz tak, oni mają różne umiejętności. Tutaj mają też taką informację, ile muszą zebrać różnych zasobów, żeby ich wymienić na tego trzeciego agenta. Bo zaczynając z 2, tak jak my, ale mogą zdobyć, czyli im ta liczba jest mniejsza, tym ten przeciwnik, nasz rywal będzie trudniejszy. I oni odbywają, znaczy ich tury wyglądają tak, że w turze automy odkrywacie kartę rodu Hagalów i robicie to, co na niej pisze. Tu jest pokazane, na które pole akcji automa bot wyśle swojego agenta i jaką dostanie premię. Te premie są różne, czasem są uzależnione to, gdzie się uda od tego, na przykład ile ma jakiegoś tam wpływu, awansuje na tych torach, zdobywa normalnie punkty zwycięstwa, blokuje pola akcji, zdobywa zasoby,
automa zasobów nie wydaje na jakieś rzeczy. Głównie wydaje, żeby pozyskać trzeciego agenta. Jak już pozyska trzeciego agenta, automa w różnych proporcjach wymienia te swoje zasoby też na punkty zwycięstwa. Bierze udział w konfliktach. W każdym konflikcie, w którym bierze udział automa, podczas konfliktu odkrywacie górną kartę z tej talii i ona też może dodać jakieś te miecze do walki, czyli dodać siłę automy, tak jak my zagrywamy karty, na przykład intryk. Więc obsługa jest bardzo łatwa. Jest przechodzi tura automy, odkrywacie górną kartę z tej talii tego rodu Agalów, wysyłacie agenta tam, gdzie ta karta pokazuje. Jeśli to pole już jest zajęte, no to ciągniecie kolejną kartę i wysyłacie na inne pole. Wygracie, automa gra. Automa żadnych kart nie kupuje, nie skupuje, więc nie musicie się jakby tym obsługą tego kłopotać. Z tyłu instrukcji dla automy jest jeszcze taki wariant dla gry solo, który mówi, że jeśli macie kość, znaczy macie kaszuskę w domu, na pewno jakieś macie, bierzecie sobie dwie kaszuski i na końcu całej rundy rzucacie tymi kośćmi. I te karty, które macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sobie je numerujecie, te, które wystawiacie zawsze w tym rzędzie rynku. I te karty o tych numerach po prostu odpadają i uzupełniacie je nowymi, co symuluje to, że ten rynek się zmienia. No bo gdyby tak nie było, znaczy jeśli gralibyście bez tego wariantu, no to po prostu zawsze te same karty są wyłożone, chyba że wy sami je kupicie, bo automa sama siebie tych kart nie kupuje. Stosując ten wariant z kostkami, ten rynek bardziej się rotuje, zmieniają się te karty, więc dla was w następnej rundzie będzie tam coś nowego. No i tyle, i tak toczy się gra. Jest jeszcze wariant drużynowy, sześcioosobowy, o którym nic wam nie powiem. Jak rodny Smith powiem, że to musicie odkryć sami. Wtedy plansze się odwraca na drugą stronę. Dochodzą tam dodatkowo jakieś plansze, takie małe, są w pudełku. I gracie wtedy dwoma drużynami, z tego co kojarzę. Aczkolwiek ja raczej w tę grę będę głównie grał solo. Nawet w cztery osoby raczej nie zagram, a co dopiero w sześć osób, więc za dużo się tym wariantem nie interesowałem. A tak jak mówię, w grze dwuosobowej używacie jednego bota, grając solo używacie dwóch botów. Jest jeszcze taki wariant, jeśli gracie w dwie osoby, że są tutaj dwa takie dedykowane boty, Bestia Raban i Lady Amber Metuli, które nie zdobywają po prostu punktów. Jeśli używacie tego albo tego bota w grze, na przykład dwuosobowej, jeśli gracie sobie z drugim tam żywym człowiekiem, możecie używać tego albo tego rywala i on nie będzie zdobywał punktów. On po prostu będzie tylko wam blokował pola akcji, ale żadnych tam zasobów, punktów zbierać nie będzie. No ale pozostali, no to normalnie zdobywają punkty i mogą, możecie z nim przegrać. Czyli grając dwie osoby możecie wybrać wariant, gdzie bot tylko przeszkadza i zajmuje pola akcji, ale tak naprawdę nie zdobywa punktów, czyli wy z tym waszym przeciwnikiem ścigacie się na punkty, a jeśli chcecie, żeby bot też punktował, to jest taka możliwość, tylko musicie wybrać sobie odpowiedniego rywala. To tyle jeśli chodzi o to, jak się gra w Dune Imperium Powstanie. Przejdźmy sobie do podsumowania. Tym razem jestem bez mojego notesu, bo po prostu ja w Dune Imperium dużo grałem, w tą poprzednią część, w podstawkę, wszystkie dodatki, więc ja tą grę znam i mogę powiedzieć to samo, co mówiłem, czy gdzieś pisałem przy okazji właśnie zwykłej Dune Imperium. Jest to bardzo dobra gra euro, deckbuildingowa, która ma właśnie trochę różnych mechanik, bo jest i walka, i właśnie mamy elementy takiej gry ekonomicznej, ale też mamy właśnie elementy tworzenia talii, ale to wszystko jest bardzo fajnie spięte razem, bardzo fajnie działa. Gra jest przystępna, zasady nie są bardzo, aż tak bardzo skomplikowane. Znaczy to nie jest prosta gra bynajmniej, ale to nie jest jakaś taka ciężka, mózgożerna gra. Bardzo dobrze mi się grało w Dune Imperium i tak samo dobrze, a właściwie lepiej, już powiem od razu, gra mi się w Dune Imperium Powstanie. Ja jeśli chodzi o Dune Imperium poprzednią, byłem bardziej fanem, muszę powiedzieć, samej podstawki bez tych wszystkich dodatków, bo jak dla mnie te dodatki wszystkie wprowadzały trochę nowości, ale było tego wszystkiego już dużo. Jak miało się Dune Imperium i oba dodatki, które wyszły, no to już czego na stole było po prostu bardzo dużo, jakieś nowe planszetki, dochodziły karty i różne takie zależności. Jak dla mnie było tego troszeczkę za dużo i muszę powiedzieć, że Dune Imperium Powstanie jest takim trochę resetem tej serii, można powiedzieć, bo z jednej strony zawiera więcej niż poprzednia podstawka, czyli niż ta zwykła Dune Imperium, ale te różne rzeczy i nowości nie są jakoś na tyle skomplikowane i jakby przesadnie złożone, żeby też tą grę w całości komplikowały. Bo dla mnie Dune Imperium nigdy nie ma grą jakąś taką, właśnie totalnie taką mózgożerną, przy której teraz bym, nie była to gra Lacerdy na przykład kolejna, tylko jednak taka gra, która miała przystępne zasady, przyjemną rozgrywkę, można było się skupić na grze właśnie, a nie na wszystkich zasadach, jakichś niuansach. Jak grałem solo, to można było spokojnie w godzinę może nie, ale ja tam nie jestem jakiś super szybki, ale w takie półtora godziny na luzie można było tą grę solo rozegrać. Zresztą w kilku osób jak grałem, to też rozgrywki tam powyżej dwóch godzin raczej nie trwały.
No i cieszę się, że tej gry za dużo nie skomplikowali, ale też to, co dodali nowego, jest po prostu, te wszystkie nowości są fajne, moim zdaniem, bo i szpiegów, których możemy dawać na planszę, są przydatni, bo dzięki temu mamy opcję pójścia na pole, na którym już jest inny agent, bo na przykład w pierwszej Dniu Imperium zdarzało się, że mieliśmy zaplanowane, że gdzieś tam sobie pójdziemy na jakieś pole i coś tam zrobimy, no a ktoś tam przed nami stanął i właściwie nic nie mogliśmy zrobić, mieliśmy trochę zmarnowaną rundę. Podoba mi się to, że mamy te kontrakty, to też takie niby prosta rzecz, że możemy sobie dobrać jakiś kontrakt, za który dostaniemy potem punkty, jeśli go wykonamy, ale to też daje nam jakieś premie i bonusy. Podoba mi się to, że ta część jest bardziej nastawiona troszeczkę na walkę, bo po pierwsze mamy czerwie, które dodają siłę do walki, ale też podwajają nagrody i to powoduje, że wszystkie walki, mam wrażenie, są bardziej lukratywne też i chętniej się w nich bierze udział i też między innymi dlatego, że z kart walki zbieramy te symbole, które są w ich prawym górnym rogu i mamy ten taki set collection, czyli zbieranie takich zestawów kart, bo zebranie dwóch kart z taką samą, z takim samym symbolem możemy zamienić na punkt zwycięstwa. Bo w poprzedniej Dniu Imperium było często tak, że jak były takie walki, gdzie te nagrody były takie tam nie do końca jakieś super wypasione, to gracze inni, znaczy gracze po prostu nie do końca chcieli brać udział w walce. A tutaj nawet jeśli sama karta nagrody może nie jest jakaś super, no to na przykład może nam pasować ten symbol i mamy punkt zwycięstwa. Jeśli na przykład użyjemy w ogóle w walce czerwia, no to podwajamy bonusy z nagrody. To powoduje, że naprawdę trzeba uważać i walka staje się takim równoważnym elementem gry, a nie tylko czymś tam po prostu dodatkowym. Czy są jakieś minusy? Aha, jeszcze, no kolejna rzecz jeszcze powiem, zanim powiem jakieś minusy. No to wariant solo nakaz podoba mi się dużo bardziej, bo mamy różnych rywali o różnym stopniu skomplikowania. Mają swoje unikalne zdolności ci nasi przeciwnicy. Mogą wolniej albo szybciej zdobywać tego trzeciego agenta, więc jest bardzo fajnie. Same w ogóle, sama plansza, same te pola akcji też mam wrażenie, że są ciekawsze, bo też tak było, pamiętam, że teraz nie powiem wam, które, ale w tej pierwszej Dniu Imperium, że były takie pola, na które się po prostu chodziło rzadziej, bo tam bonus tych prób był po prostu mało, mało fajny. A tu właściwie te pola są jakoś na nowo przemyślane, niektóre wymagają zdobycia odpowiedniego bycia na odpowiednim poziomie na tych czterech torach tych różnych gildii. To jest fajne, to jest... Po prostu no, gra jest doszlifowana i dopracowana i to nie jest może właśnie Dune Imperium jakaś 2.0, czyli całkiem nowa gra, ale taka wersja 1.5, czyli po prostu to, co było gorsze w poprzedniej części, usprawnili, dodali troszeczkę nowych elementów i jest spoko. Z minusów to powiem, że minus dla mnie jest największy taki, że jeśli ktoś ma na przykład pierwszą Dune Imperium i bardzo ją lubi i ma jeszcze do niej dodatki, no to nie wiem, czy ma sens kupować tą część, bo mimo wszystko gra jest podobna. Jesteście oczywiście wielkimi fanami pierwszej Dune Imperium i chcecie mieć po prostu kolejną część, no, z nowymi polami akcji, z nowymi kartami, z nowymi jakimiś mechanikami, tak najbardziej. Ale jeśli ktoś ma pierwszą część, jeszcze z tymi wszystkimi na przykład plastikowymi figureczkami i te dodatki, no to nie wiem, no bo tutaj do tej części można niby te dodatki dodać, ale mam wrażenie, że one są jakoś jednak, no, były tworzone z myślą o pierwszej Dune Imperium, więc tutaj nie wiem, czy ma sens kupować tą grę, jeśli macie już Dune Imperium. Tak samo, jeśli macie już na przykład pierwszą Dune Imperium, i czasem sobie okazjonalnie w nią gracie, ale to nie jest jakaś wasza gra życia i tak po prostu czasem pykacie, czasem nie. No to teraz dokupywanie tej części, jeśli macie tamtą i za często w nią nakaz jakoś specjalnie nie gracie, no to też nie ma sensu, bo to nie jest aż tyle jakby nowości tutaj nie ma. Z drugiej strony, jeśli nie podobała wam się pierwsza Duna Imperium, to myślę, że ta część też was do końca nie przekona. Ta Duna Imperium powstanie jest super opcją dla graczy, którzy nie mają w ogóle tej gry i chcieliby ją kupić. No to jest super rzecz, bo uważasz, że na pewno warto, jeśli nie macie żadnej, kupić tą część na pewno bardziej niż pierwszą Duna Imperium. I też rozumiem, jakby skąd się wzięło wydanie tej gry teraz przy okazji filmu, bo pamiętam, że oryginalny wydawca Dire Wolf, oni pierwszą Duna Imperium chcieli jakoś skorelować z pierwszą częścią filmu, ale pamiętam właśnie, że tam przez COVID-y, bo gra wyszła w 2020, a film finalnie do kin trafił pierwsza część w 2021, bo właśnie wiem, że przez COVID i przez to wszystko, co się tam działo na świecie, premiera była opóźniona i oni nie trafili z tą grą na czas premiery filmu, a myślę, że taki był zamysł, żeby gra i film wyszły jakoś równolegle, no bo też na pewno łatwiej tą grę sprzedać i zareklamować w momencie, kiedy film leci w kinach. I oni się gdzieś tam rozminęli z tą premierą, więc teraz chcieli, no, jakoś to zgrać, więc właśnie Dune Imperium powstanie wyszła w podobnym czasie, kiedy druga część filmu trafiła do kin, więc jakby rozumiem skąd pomysł na wydanie tej gry, ale tak jak mówię, no mi się w tą część gra na pewno lepiej i na pewno fajniej, więc jeśli macie Dune Imperium pierwszą, a lubicie, no to pomyślcie, może warto sprzedać gdzieś na Olks i wymienić sobie na tą część, gra jest bardzo dobra, super, zresztą ta gra w ogóle pierwsza Dune Imperium, no ta nie, bo to jest premiera w miarę świeża. Pierwsza Dune Imperium jest w ogóle w pierwszej dziesiątce, na pewno Board Game Geeka
a może nawet w pierwszej piątce, już nie pamiętam, w którym miejscu, ale jest mega, mega wysoko, bardzo wysoko doszło, no bo to jest po prostu bardzo fajnie wykonaną mechanicznie grą i fani Dune mają duże szczęście do gier, bo i Dune Wojna Arrakis jest bardzo dobrą grą strategiczną, opartą na Dune, Dune Imperium jest bardzo grą, dobrą grą, taką euro deckbuildingową opartą na Dune, jest tych fajnych gier, które są oparte na franczyzie Dune, ostatnio wychodzi, no wychodzi ich trochę dobrych takich bardzo gier, ale ja grę wam bardzo, bardzo gorąco polecam. I powiem od razu, że nie dlatego, że Lucky Duck Games mi przysłali tą grę, bo pierwszą Dune Imperium kupiłem sobie sam i nie dostałem jej do recenzji, a też ją bardzo polecałem i też ją bardzo lubiłem. A ta gra jest lepsza niż pierwsza, więc no, ciężko mi polecać, nie polecić tej, skoro polecałem pierwszą. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jak zawsze. Odwiedźcie mnie też na wszystkich Twitterach czy X-ach w tym momencie przemianowanych, Instagramach, tam, Facebookach. Linki jak zawsze w opisie do tego filmu. No i dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Cześć.